Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj, moi drodzy, mam dla Was odcinek z pakowania walizki, ponieważ dzisiaj, praktycznie to za parę już godzin, wylatuję na Majorkę, także pokażę Wam, jak ja w szybki sposób się pakuję i jeszcze do małej walizki, ponieważ muszę to zmieścić ze sobą na pokład, do samolotu. Także jeżeli jesteście ciekawi, jak to u mnie wygląda, to zapraszam Was już do oglądania, możecie teraz zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał po więcej, a my już zaczynamy. Pies szczekał, ale moi drodzy, robię to w formie takiego vloga troszeczkę, żeby ten filmik był taki luźny, bo to jest po prostu pakowanie na szybko, bardzo mało czasu do mojej walizki, także muszę to jakoś w miarę szybko ogarnąć. Okej, i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Słuchajcie, muszę się zapakować do takiej malutkiej walizeczki niestety. Tak ona wygląda, jest naprawdę bardzo mała. Kupiłam ją w Primarku, zobaczcie, to jest moja ręka, a to jest ta walizeczka. I ona jest do... na pokład. Nie mamy żadnego bagażu takiego, który idzie na taśmę. O Jezu mój, kapać. I muszę się do tego spakować. Tutaj mam jeszcze do tego plecak, bo mama mi wykupiła tą opcję Priority, więc mogę mieć dwie walizki na pokładzie. Dwie walizki, jedną troszeczkę większą walizeczkę i plecak. I słuchajcie, bardzo oszczędna rzecz, czyli jadę w tych buciorkach moich pięknych. Niedawno je dopiero wyszukałam, mama mi je wybrała i nosiłam je rok temu, ale do nich wróciłam, bo strasznie mi się zaczęły podobać znowu. Także w tych jadę. Żeby wiadomo, nie brać dużych butów do walizki i biorę ze sobą tylko te kolorowe klapeczki. Bo wiadomo, na Majorce jest naprawdę bardzo gorąco, patrzyłam już tam na pogodę, więc w tych klapkach, w ogóle zobaczcie, jak paznokcie mi do nich pasują, takie neonowe sobie zrobiłam na wakacje. I w tych klapkach będę chodziła na plażę, na basen, pod prysznic i takie tam. Bo wiadomo, jak najmniej rzeczy, jak najmniej butów, tylko dwie pary butów to jest mój protip. Na wakacje zawsze tylko dwie pary butów biorę. No, w sumie też na lotnisko bym nie jechała w klapeczkach ani nic, także takie duże buty też muszę mieć ze sobą. I tak, tutaj wiadomo bielizna, ją też sobie tutaj zapakuję do takiej przegrody. W ogóle ta walizka jest bardzo fajna, bo ma tutaj taką przegrodę. Tak jak widzicie, taka przegroda. Tu można to sobie zapiąć i wszystko tutaj będę miała z takich rzeczy. Biorę też ze sobą nerkę. Bo słuchajcie, nerka jest naprawdę wygodna na jakieś wieczory, jak się wychodzi na miasto. Jezu, też mi pasuje do paznokci. Nie planowałam tego. Jest ona przepiękna, dużo osób z Was o nią pyta, dlatego na dole postaram się Wam ją jeszcze raz podlinkować. Kupiłam ją na stronce Dollskill i słuchajcie, jest ona mega, mega wygodna, ponieważ biorę tutaj ze sobą portfel, telefon, i w ogóle mi ona nie przeszkadza i sobie mogę chodzić, zwiedzać, naprawdę bardzo wygodna sprawa. A taka torebka to już jest troszeczkę bardziej niewygodna, ale chyba też ją wezmę, żeby mieć na plażę. Także chyba też wezmę tą torebkę, tutaj sobie spakuję ją, ale dobra, nerka. Wzięłam jeszcze ze sobą mały ręczniczek do twarzy, bo ja ostatnio zaczęłam używać takich małych ręczniczków do wycierania twarzy. W hotelu inne ręczniki będą, ale ja jeszcze sobie wezmę duży ręcznik fioletowy na plażę. Zaraz go tutaj sobie wpakuję. Po bokach wcisnęłam sobie strój kąpielowy, taki tutaj mam strój kąpielowy, kupiłam go w... Gdzie go kupiłam? W Reserved. Kupiłam go w Reserved, taką górę, tylko taką górę, z falbanką. Na Instagramie go zobaczycie, bo chyba wstawię w nim fotę. Do tego mam jeszcze taką górę w kropeczki i gatki takie w kropeczki. Ja lubię te gatki nosić właśnie do tej góry. Mój ulubiony strój kąpielowy. Tutaj mam jeszcze drugi, taki, w takie znaczki i do tego białe gatki. Raz, dwa, no trzy kombinacje strojów kąpielowych. Tutaj na dole, zawsze na dole walizki wkładam sobie spodnie. Tutaj mam jedną parę spodenek krótkich. O, piżamka. Mam tutaj też piżamkę. Mam tutaj mój komplecik wakacyjny z Zaful. Taki w stokrotki. Góra i spodenki. On też jest na moim Instagramie. Do tego spodnie od piżamki. Moja wakacyjna spódniczka. Taka. Też wstawię w niej fotę, uwielbiam tą spódniczkę na wakacje. I czarna spódniczka. Do tego jeszcze będę miała jeansowe, krótkie spodenki. Ale czekam, aż wyschną trochę jeszcze, bo mama mi je wyprała. I do tego też jadę w drugich czarnych spodenkach teraz
na lotnisko, ale w takich troszeczkę bardziej zabudowanych, bo to są zbyt wakacyjne. U góry mam bluzki. Bluzek wam nie będę wszystkich pokazywać, bo to są zwykłe bluzki po prostu. Jakieś topy, ja bardzo krótkie rzeczy. Praktycznie każda jest krótka, ma odkryty brzuch. Ja kocham się tak ubierać na wakacje, więc tutaj mam trochę tych koszulek na każdy dzień praktycznie i chyba jeszcze jakieś dwie ekstra, w razie co jakbym się chciała przebrać w ciągu dnia albo na wieczór, albo coś takiego. Mam naprawdę masę koszulek. Koszulek nigdy za wiele, one są bardzo malutkie, więc nie potrzebują zbyt dużo miejsca. Do tego jeszcze sobie wziąłem taką opaskę na włosy, jakby mi przeszkadzały, albo nie wiedziałabym, co z nimi zrobić. Tutaj mam jeszcze waciki, w boksy wpakowałam i jakąś paczkę chusteczek, bo ja i moja alergia, mój katar, nie to bywa. I zaraz sobie ogarnę bagaż podręczny. Jeszcze pamiętajmy też o tym, to jest właśnie mega problematyczne. W ogóle ja jestem jeszcze w piżamce, tak jak tutaj widzicie. Chciałabym wam powiedzieć właśnie o tym, że to jest problematyczne, że jak nie mam wykupionego bagażu takiego na taśmę, tylko właśnie do samolotu, to muszę mieć płyny poniżej 100 ml i muszą być one w takim woreczku foliowym. Jeden woreczek foliowy na osobę. Też się ostatnio zdziwiłam, bo weszły nowe właśnie zasady. Ostatnio bardzo dużo się rzeczy zmieniło w tych samolotach. Musiałam się zapakować w taki jeden woreczek. Bardzo mało kosmetyków ze sobą biorę. Mama powiedziała, że tam na miejscu sobie dokupimy jakieś toniki, szampony, odżywki, kremy. Ja tutaj wzięłam tylko takie najmniejsze, najpotrzebniejsze kosmetyki. Też wam to zaraz wszystko pokażę. Dobra, zapomniałabym jeszcze o prostownicy. Muszę ją wziąć, bo nie wiadomo, jak będzie z moimi włosami. One raz się układają, raz nie, więc wolę w razie co mieć prostownicę. I tutaj to pochowam. I ta walizka jest już w sumie gotowa. Aha, jeszcze ten ręcznik tutaj zaraz sobie wcisnę. Teraz bagaż podręczny. Ale to tu już jest łatwizna, bo co ja potrzebuję? Na pewno biorę kamerę. I tak, teraz nie nagrywam kamerą, tylko teraz nagrywam telefonem, ponieważ chcę wam to zmontować w samolocie. No, wolę sobie tutaj dla was to nagrać telefonem i szybko zmontować w samolocie. Kamerą nagram dla was vloga z Majorki. Słuchawki, telefon, którym nagrywam. Jakieś pomadka, chociaż chyba ją będę musiała wsadzić do kosmetyków. No takie najważniejsze podręczne rzeczy. Portfel, pamiętajmy o paszporcie, o dokumencie, w ogóle o bilecie. O kosmetykach płynnych, właśnie zamkniętych w woreczku. Kosmetyki takie zwykłe, których nie musiałam wkładać do woreczka. Jakieś tam tabletki, puder, pędzle, szczotka do włosów. Takie, wiecie, no to nie są płynne kosmetyki, więc one mogą normalnie sobie tutaj być. Nie wiem nigdy co z pomadkami. Raz wkładam, raz nie. W sumie zależy, jak mi się przypomni. Tutaj to wszystko wpakuję do tego plecaczka. Do tego jeszcze biorę ze sobą iPada, ponieważ tutaj mam pobrane seriale na Netflixie, a iPad bardzo dużo mi pamięci trzyma, więc będę na nim oglądała. No i sobie tutaj pobrałam Orange is the New Black, w ogóle wróciłam do tego serialu. Według mnie mega opcja pobierania sobie seriali na drogę w samolocie, żeby sobie pooglądać. Orange is the New Black mam pobrane i H2O. Uwielbiam oglądać sobie H2O, jak jestem gdzieś w podróży, kocham to naprawdę. Także te dwa seriale sobie pobrałam i będę sobie na słuchaweczkach elegancko oglądała, bo tam chyba będę miała lot jakieś 4-5 godzin, coś takiego. Jeszcze wezmę z sobą jakąś starą gazetę, może sobie kupię jakąś nową na lotnisku, nie wiem, ale tej chyba jeszcze nie przeczytałam całej, więc zawsze coś. I jakąś tam książkę. Więc no, tak to wygląda bagaż podręczny. By me. No i moi drodzy, zapomniałabym o najważniejszym, gumę. Ja bez gum nie mogę przeżyć, naprawdę. Gumy to jest mój must have. Naprawdę, co chwilę muszę mieć gumę, rzuć gumę, więc tak. To jest też bardzo ważna u mnie rzecz. A, no i jeszcze wezmę ze sobą kurteczkę. No chociaż wiem, że mi się nie przyda, ale warto mieć, wolę mieć. Nigdy nie wiadomo. Mam same krótkie rzeczy, więc jedną kurteczkę w razie co zawsze biorę. Albo bluzę, coś takiego, nie? No i moi drodzy, to by było już na tyle. Tak jak widzicie, normalnie się zmieściłam. Mam tutaj jeszcze trochę miejsca nawet. W tej malutkiej walizeczce również mam trochę miejsca jeszcze. Zobaczcie, jak ona jest mała w ogóle. Żeby coś ze sobą przywieźć. Wiadomo, musiałam dostawić trochę wolnego miejsca, żeby coś ze sobą przywieźć. Także mam nadzieję, że coś sobie tam ładnego kupię i zmieści mi się do walizki i przywiozę. Według mnie najgorsze jest to, że nie można tych płynów
powyżej 100 ml i że tylko jest jeden worczyk na osobę, to jest masakra. No ale trudno, jakoś to przeżyję, to jest tylko praktycznie tydzień. No nie, lecę na 10 dni, więc spokojnie, wystarczy mi to wszystko. No i moi drodzy, jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał po więcej, wpaść na mojego Instagrama orbitka19. No i napisać, niestety nie pod filmikiem, bo mam zablokowane komentarze, ale w specjalnym poście, który będzie do tego filmu, napisać mi, jak Wy się pakujecie, czy gdzieś lecicie na wakacje, gdzie teraz jesteście. Ja wszystko sobie poczytam, możecie też mi pisać na Instagramie, gdzie tylko chcecie. No i do następnych filmików. Buziaczki. Pa!